Drodzy mieszkańcy gminy Kadzidło, wszyscy ludzie dobrej woli, dobiega końca dziwny rok, trudny rok. Rok przepełniony chaosem, niepokojem, lękiem, brakiem jasnej, klarownej perspektywy. Kiedy myślę o tym roku, który przeszedł, o naszym zdziwieniu, w ogóle się wydarzył, bardzo często wracam do opisu ewangelicznej podróży z Nazaretu do Betlejem, kiedy brzemienna Maria w towarzystwie starszego Józefa powędrowała przez pustynię i była na tej pustyni tak naprawdę skazana na całą serię niewygód. Długa droga, kiepskie jedzenie, niepewność jutra. Wydaje mi się, że możemy w tym trudnym roku bardzo mocno, bezpośrednio nawiązać do tego opisu. I tak jak Maria z Józefem nie wiedzieli tak naprawdę, co będzie później, jak mówi ewangelista, tak my również dzisiaj nie wiemy, co będzie później. Jednak wydaje mi się, że mamy wszyscy wspólnie, poprzez to, że tworzymy gminną rodzinę, mamy bardzo mocny oręż. Tym orężem jest nadzieja, wzajemna życzliwość, potrzeba niesienia sobie pomocy, czasami zwyczajne dobre słowo. Życzę Państwu na święta Bożego Narodzenia, a także na Nowy Rok, żeby spełniły się wszystkie nasze marzenia, żebyśmy nie zapomnieli, że jesteśmy sobie potrzebni, żebyśmy pamiętali, że wspólnota to jest czas łatwy i czas trudny, że wspólnota po czasie trudnym może być o wiele mocniejsza, niż była do tej pory. W imieniu swoim własnym, a także samorządu gminy Kadzidło, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy, radnych, także sołtysów, kłaniamy się Państwu nisko w tym odchodzącym trudnym roku, przepełnieni nadzieją, że okażemy się wspólnotą godną kolejnych wielkich zadań, kolejnej współpracy i kolejnych